Bóg chce mieć z każdym człowiekiem relację. Relację, która też jest oparta o miłość. Tak jak stworzył rodziny. W rodzinach zdrowych jest miłość. Spójrz, jak wyglądają rodziny. To jest obraz Boga. To, co zostało wymyślone na temat Boga, to jest wymyślone przez ludzi spaczonego umysłu, którzy mają problem, bo nie rozumieją, co to jest miłość, co to znaczy kochać. Chcą ciągle się czemuś podobać, starać się o miłość czyjąś. Przecież jeśli wiesz, co to jest miłość, to wiesz, że o miłość nie należy się starać. Miłość się przyjmuje. Ty kochasz i ten ktoś cię kocha. Dlaczego więc pozwalasz sobie trzymać takie fałszywe obrazy Boga w swojej głowie? Ja się wcale nie dziwię, że odrzucasz Boga, bo to, co masz w głowie na temat Boga, to ja bym tego nie chciała. To nic nie zmieni. Taki Bożek, taki wymyślony Bóg, nic nie zmieni. Ja w swoim życiu oddałam Bogu te pomysły na temat Boga, jaki On jest. Powiedziałam, Boże, chcę Cię poznać takim, jakim Ty jesteś na serio. Chcę Cię poznać takim, jakim Ty jesteś na serio. Nie chcę mieć wgrane jakieś religijne farmazony na temat Boga. Chcę Cię poznać takim, jakim Ty jesteś. Czy Ty jesteś gotowy, aby powiedzieć tak Bogu dzisiaj? Chcę Ciebie poznać takim, jakim Ty jesteś, na serio. Nie jakieś farmazony religijne. Nie jakieś pomysły, koncepcje, które są w Polsce, a w innym kraju zupełnie inne.